Dzień dobry, dobry wieczór, hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Miwoli, witam was w KOTORze, Star Wars Knights of the Old Republic. To co, udajemy się po raz kolejny ku jaskiniom. I teraz tak, tutaj wiem, że będzie bardzo ciężka batalia, no bo... będzie... Kat Albinos. Więc go jeszcze kulturalnie ominiemy, bo tam po prostu szans nie mam. Chyba, że to by była jaskinia. Oj, takie też jest prawdopodobieństwo. Ale nie, tu jest ogólnie rzeźnia. No, jak widzicie, jeszcze nie chcę tam iść, jestem za słaby. Na tej walce... No bo już nagrywałem raz, ale mi się wykrzaczyło. Na tej walce straciłem wszystkie granaty i... ogólnie same fajne rzeczy. Ale tutaj jest jaskinia, jak widzicie, i są ogary kat, które... atakuję pewnego robota. Ciekawe, o co może chodzić. Naprawdę, kart jeszcze tamtych ściągnął? No nie, no. Dobra, dostał. Teraz odciągnijmy ich od karta, znaczy zabijmy ich po prostu. Kart tam trochę przytankuje. No ej, atakowałbyś? No, dziękuję. Okej, okay, i tyle. Kart oberwał, więc go wyleczymy trochę Bastillon. Albo nawet dwa razy wszyscy się leczymy. O, trzy możesz, wow. Cztery! No nie wierzę. Tak dużo jej wskoczyło awansów. Jak wiem, przez przodek grałem na starym save'ie przy pierwszym nagraniu, gdzie mi się wykrzaczyło i... ech, tak dużo wskoczyło jej od awansu, że mogła przy tym tylko dwa razy leczyć, a teraz może aż cztery. Robot osobisty. As I said, I am C842, a personal assistance droid. Although in recent months the assistance I render seems to have taken on a disproportionate significance. Jesteś robotem Elise? Nie, dobra. Ta, tak co bardziej mi pasuje, tak odpowiedz. I'm sorry if I seem a bit abrupt, but I must be moving along. Gdzie idziesz? Not so much as where I am going to, but where I am going away from. I'm afraid my owner became a bit too attached to me. She tried to treat me as her dead husband. Próbowała robota traktować jak zmarłego męża. Cały czas? You don't want to know. Dobra, w sumie nie chciałbym wiedzieć. She is obsessed. She rarely sees other people and appears to be fixated on me as her husband. In fact, that was the reason I came here. Okej. Robot chciał popełnić samobójstwo. I think it would be best if I were no longer a factor. Please. Dobra, zniszczę go i powiem jej, że cię nie odnalazłem. Albo nie, oj, to było złe. To była zła odpowiedź. To było złe, ale wydawało mi się, że to będzie dobra odpowiedź. Bo wiecie... no w sumie nie. Nie wiem, czemu mi się wydawało, że to będzie dobra, oj. Zbagowało mi się obrót w prawo. Dobrze, że wystarczy się tam obrócić i się odbagowuje. Kryształowa jaskinia. Okej. Okay. Pozwólcie, że sobie zapiszę grę na nowym, albo nie, jak się robiło szybkie F4. F4 to jest tutaj. Kinraty. Jakieś tam małe szkodniki, które sobie latają po tej jaskini. I ta muzyka w tle. Raczej słabej są te. Ale też nic z nich nie zostaje, żadnych szczątek. No, tak, żadnych szczątek, tak się poprawnie przez chwilę miałem taką zawiechać, czy żadnych szczątek, czy żadnych szczątków, ale... chyba żadnych szczątek. A, zresztą nie wiem. To chyba nie jest aż takie istotne w tym momencie. Istotne jest to, co się tam znajduje w tle. Oj, one trują.
Jak dobrze zobaczyć, to widzicie tam masę różnych kryształów. Głośno to jest miłosiernie, ale... Dobra, umarło, jeszcze tylko tamto. Nie, tamte trzy. Mogłem sobie pozwolić... Oj, umarła Bastila na rzucanie, no bo... Hej, mam tyle mocy, a nie mam właściwie nic, na co mógłbym spożytkować. Dobra, umarłem. W tym razie kart, jesteś naszą jedyną nadzieją. Ło, wygarnął. Okej. Szybko, żebyś mi nie umarł, to zostaw surowiec i... Ja chyba nie muszę, Bastilla. Okej, żyjemy. Jeden, dwa, dobra, kart. W sumie należy ci, chłopie, dzielnie walczyłeś. I mi woli. Trochę na krześle w godnej rozwale i dobra, co my tu mamy? Mamy jajo Kinrata. I coś było w środku. Jeszcze nie wiadomo co, ale coś było. Kryształ do miecza świetlnego. O tak. Te jaskinie mi się bardzo podobają. Patrzcie, tylko podchodzimy, niszczymy jaja. Przedmiot. Drugie jajo. Drugi przedmiot. W środkach jaja znajdujesz kryształ. Formacja kryształów i też kryształ. No po prostu pełnia szczęścia. Jak widzicie, tutaj przychodzimy raz, a chapiemy tych kryształów jak nigdy. No dobra, nigdy nie znaleźliśmy jeszcze żadnego kryształu, ale... No i tak, tutaj jest tego dużo. No, tutaj nie było nic w tych szczątkach. A więc wytępiliśmy trochę populację kinoratów i niszczymy ich, a ja więc raczej... Będą mieli kłopot, żeby się odrodzić jako rasa. No, trochę się zerwał wygodniej obrócę. O, od razu lepiej. Ale trudno, Kinarty chciał nas zabić, to powinno im... Jakoś, nie wiem, nie będzie im to chyba przeszkadzało. Potem, jeżeli gra mi się nie skraszuje... O, szczątki Mandalorianina. Jest to bdur stalowy. Stopdur stalowy to chyba była jedna z niewielu rzeczy, które były w stanie przetrwać miecz świetlny. Były jakieś włókna specjalne, stopdur stalowy i... coś jeszcze, no. Nie pamiętam. Kiedyś o tym czytałem. Mogę tam zejść po kryształy? Nie, tam nie mogę przejść. Środek już opędzlowałem dokładnie. A nie. I teraz wam pokażę, co my tutaj nachapaliśmy. Pokażę na przedmioty. Mamy kryształ Bondar. I on powoduje migoczące ostrze, które pulsuje podczas dawania ciosu. Wdwalnianie części energii do organizmu przeciwnika. Mamy dwa rubaty. Wyraźne ostrze wspomagające koncentrację Jedi. No, mamy kryształ czerwony. Słabe czerwone światło, kryształ niebieski, kryształ zielony, kryształ żółty. Ogólnie do wyboru do koloru. Możemy spokojnie napchać kryształów do miecza mojego, do miecza Bastili i jeszcze trochę nam zostanie na mój drugi miecz, no bo nie będę latał tylko z jednym mieczem świetlnym, jak mogę mieć dwa miecze świetlne. Się wywali potem to wibroostrze. Teraz tylko jest tak jako broń zastępcza. Rodzinne ziemie rodu Sandral. Dobra, moment prawdy. Robimy szybkiego save'a i przenosimy się na statek. Poprzednio mi wywaliło przy tym, więc dlatego się boję. Tak. Żyję. W razie jeszcze wchodzimy na statek, konkretnie.
I dalej żyje, gra się nie wykrzaczyła, więc jest dobrze. Co my tu mamy? Miecz świetlny. Miecz świetlny. Zielony? A może tak sobie walnąć? Nie, żółty bastil. Wiem, zrobię sobie kiedyś kryształ czerwony i żółty. Ale póki nie mam, to sobie walniemy niebieski. Jeden rubat, jeden bondar. Właściwość trafienia, ogłuszenie od siły na 10-25% na dwie tury. A rubat powoduje... Tak, jeden obrażenia, jeden. A może bastille podmienić na coś? Nie, bastille zostawimy i żółty z rubatem. Coś jeszcze? Chyba nie mam co więcej modyfikować. Czemu ja nie walczę wybrała ostrzem mission? Tak mnie to zastanawia. Co jest lepsze? O, ładny jest niebieski. Co jest lepsze? Mój Vibromiecz 2.12? Czy Vibroostrzem Mission? Jeden do obrażeń, jeden fizyczny, jeden energia ogólnie. Walnimy sobie Vibroostrzem Mission. Nope, Mission, ty nic nie nosisz. Tak mam, że rozbieram z wszystkiego moich kompanów, bo oni i tak nie wykorzystują tego, bo ze mną nie chodzą. Czemu nie mogę jej ściągnąć tarczę? Ani pasa. No nie mogę, trudno. Bo oni tak tego nie używają, a ja używam, więc myślę, że mi się przyda bardziej. Coś na setku mam zrobić? Chyba nie, chyba wszystko załatwione. No, raczej wyjść nie wyjdę z nimi. How can I help? Pogadajmy o śnie. It was less of a dream and more of a vision. A vision the two of us shared. But I am certainly willing to answer any questions the Jedi Council did not. Dobra, zacznijmy od tego, dlaczego śniliśmy o Malaku i Ravenie. Perhaps because we desired to. Perhaps because they came to this planet and were strong enough in the Force to leave a trace. Ślady. Ja na pewno nie chciałem, żeby mi się przyśnili. That would not be my first choice either. But choice appears to be irrelevant in this matter. We dreamed about Revan and Malak either because we were meant to or because we needed to. Nie wiem, dlaczego mieliśmy obaj tą wizję. Are you wondering why we shared the vision? Or why we even received it in the first place? To the first, I can only repeat the answer that the Council gave us. Our fates are linked. And for two, as strong as we are in the Force, that as to the second, I truly don't have an answer for you. The Force worked... Ale w jaki sposób to nasze losy się połączyły? Ta moc nas połączyła. I don't know. Believe me. I certainly don't find the prospect of being joined to you enjoyable in any fashion. O. A mi się akurat się podoba. Please, forgive me. I did not mean to imply that you were repulsive in any sense of the word. As you wish. Okej, na razie zakończmy. Przepytywanie Bastilli i udajmy się dalej. A miałem... Wejdź, wyjdź. Miałem zbadać tę jaskinię. W takim razie tam też się udam. Tutaj jest wyjście. Oczywiście Bastilla, oczywiście na razie kart. Tak, taki skład mi odpowiada i jedziemy. Przynieś z powrotem. Nie, zrobię save'a, bo jak mówię, ta gra się lubi wykrzaczać i... Trzymam kciuki. Żyję, czyli jest dobrze. Ogar, ogar. Luzik. Samotny ogar kart. Rogaty nie był w stanie mi nic zrobić. Właśnie, miałem pokazać jeszcze z tą kobietą od droida. Trochę źle postąpiłem przy rozmowie, ale trudno. Co my tu mamy w okolicy? Z przodu jest Guy.
tutaj trzeba wspomnieć, że tutaj są Mandalorianie. Tak, to chyba dobrze powiedziałem nawet, o dziwo, po raz pierwszy w życiu. Okej, tutaj też są Mandalorianie. Dobra, panowie, kasujemy was. Tarcza? Na miecz świetny. Ała! Uf. Dobrze, że jest Bastila, która nas leczy. To trochę pomaga. Możesz jeszcze skasować leczenie? Możesz. Dobra, to kasuj tego pana. I teraz został nam ostatni, czyli Big Boss. Na ciebie zastój. Skłony się obronił się. Ale leży teraz. Ała, albo i nie. Huh. Tak, teraz leży. Było blisko, a w plecaku mają medpakiety, zaawansowane medpakiety. Coś mi się zdaje, że będę musiał jeszcze raz wrócić na statek i później sobie wrócić jeszcze raz, ale w plecaku już zebrałem wszystko. Tak, zanim to pokażcie mi nowe przedmioty, bo tam był jakiś dziennik, nawet dwa. Pokaż wszystkie, pokaż nowe. Dwuostrzowy wibromiecz, wow, ładne, fajne, piękne, szkoda tylko, że nie jest świetlne. A dostaliśmy tutaj tak, radiański wzmacniacz siły, siła plus 2. Okej, wiem co biorę. Śmigacz XC. Okej, zepsuty śmigacz. Zaginął w sektorze B. Okej. Także sora rękawice Breaka, siła plus 2 jednak dla mnie jest lepsza. Szczególnie, że walczę bronią do walki wręcz. No, Bastila dostaje siłę 1. A kart dostaniesz zręczność. Zaszalej. Patrzcie, jeszcze tak cały czas robię te szybkie zapisy, ale jak mówię, ta gra się wykrzycza bardzo często i gęsto ostatnio. Szczególnie przy takich dzikich operacjach, jak przenieść na lokację, przenieść z powrotem. A najlepsze jest to, że jak mi się wykrzaczyła wtedy, to teraz jak mówię, że się wykrzacza, to się nie wykrzaczy, no bo jest to wredna, nie? Ale jakoś mi to nie przeszkadza szczególnie. Tutaj mamy Gaiuhani. Wow! Cześć, misiek! Pan misiek? Ej, kart, słuchaj się! W Gaiuhani już nam nic nie pozostało, więc po prostu skoczę. Tutaj, tu mam dużą nieodkrytą strefę. Podejrzewam, że tutaj jeszcze mogą być albo Mandalorianie, albo więcej garów. Czy więcej garów będzie na pewno, ale jak mówimy, spodziewam się tam też Mandalorianów. Mandalorian, raczej. Serio, Bastila się dała poharatać przez byle głupie ogary? Jeszcze nie rogaty, nie albinosy, nie wzmocnione, tylko zwykłe byle głupie ogary? No, użyć sobie zaawansowane. Ten powinno wyleczyć do końca. No, jest być jakby normalne. I co my tam mamy dalej? Jeszcze jeden ogar został się ukrył za drzewami. Weź się sun, Bastila, sobie tutaj przejdę tylko kawałek, żeby mapę odkryć, bo nie lubię czarnych placków.
Potem będę tutaj chciał wrócić, żeby zobaczyć, czy nie ma tam na przykład jaskini, a tak to wiem, że tam nie ma jaskini. Rogaty ogar, spoko, niech idzie. Bolok. To jest ten most z tą misją. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie. Ostatnio mi się wykrzeczyła, to teraz niech cierpi i wyląduje gdzieś pod koniec mojej kolejki do robienia misji. Szczególnie, że na tą misję bym musiał poświęcić cały odcinek, bo to jest taka specyficzna misja... gadana trochę. Na południe... pradawny gaj. Na północ... Bo to już wszystko podkrywałem tak właściwie. Umaltale większość, ale nie wszystko. A tam coś jest? Jakaś dziwna forma budowli. Nie wiem, sobie tutaj wyczyścimy to i... To były tylko niedoładowane modele ogarów. Ej, one jakieś mają plecak, czy skrzynkę. Znaczy szczątki. Coś szamały znaczy. No nie, dlaczego oni muszą atakować każdego ogara w okolicy? To jest złe. Dobra, już. Spokój, spokój. No dobra, szczątki, a w szczątkach jest lekka zbroja Ichanich, tarcza. Ichanich i pamiętnik Kasusa. 5-5 ogólnie czat, no bo odporność na ogień. Energia, dźwięk, elektryczność, 50 odbicie. Ogólnie też czederskie rzeczy. Kasusa Centrala. A ruiny powiązał z jakimś rakiem. Kurczę, to chyba nie jest zbyt zdrowe. Ale to było super. Wow. Tutaj jesteśmy nieźle po pysiu, więc się wyleczymy. I co my tu mamy? Jaskiń dalej brak. Na mapie wszystko odkryte. Znaczy tu jest taki placek mały, ale to jest po prostu tamto wzgórze. Nie, to jest to. Jeden pies. Mamy pamiętnik Kasusa Sandrala. A to jest... aha, to jest rodziny Maltale. Ale do Sandrali zresztą myślę, że jeszcze w tym odcinku zawitamy. Będzie troszkę dłuższy, jak każdy z Kotora, bo wiecie, lubię Kotora i zdarzy mi się zagrać trochę. Kurczę, to... jakim było? Zawsze zapominam, w takim ostatnim momencie, jak cały czas się spotykam, to nie umiem zapamiętać ich nazwy. Karty. Katy. Kart to jest mój typ. To są katy. Strasznie mocno karają. Nie, przecież jestem Jedi, mam świetne uniki, refleks. A i tak zawsze trafi. Czy za tym domem coś jest? Nie powiem, miło by było. Znaczy najmilej było, gdyby tam ostoły się znajdowały jaskinie jeszcze jedne. Więc sobie przejdziemy, odkryjemy teren i wyskoczymy na Sandrali. Powiemy im, że ich gościu umarł od rogatych ogarów, a nie od rodziny Maltale, bo oni ich obwiniają. Oddamy im ich cyfronotes i... ach, nic tu nie ma. Dobra, Maltale byli na północ czy na południe? A, mam jeszcze jeden mały pomysł, co by można było zrobić. Bastilii niech się moc ładuje, a my przejdziemy jeszcze raz przez ten mostek. Już odkryliśmy wszystkie rzeczy w tym rejonie.
Nie wiedziałem, czy powiedzieć w tej okolicy, czy w tym rejonie, i wyszło mi w Tyum. Takie dziwne. Ni to jedno, ni to drugie. Fuzja słów. Halo? Nikogo tu jeszcze nie ma? Okej, pamiętam. Tych Mandalorian już wybiliśmy. Czyli jeżeli się nie mylę, to nam została jedna ekipa. Tam jest wyjście w ogóle z swojej lokacji, jeżeli się nie mylę, prawda? Tak, tam jest dziedziniec, stąd zawsze przychodzimy i wychodzimy. Nie wiem, czemu tego nie było odkryte na mapie. Skoro, jak już mówiłem, tam zawsze przechodzimy, jak idziemy do Jedi. Dobra, niech będzie Gai. Przejdziemy przez Gai. I... na północ, na południe i... pradawny Gai. Kurczę, trochę się pogubiłem w tej lokacji. Nie wiem, czy... ładne wdzięczki z tyłu. Sandral, tak. To już wiem, czy jesteśmy u Sandrali, czy nie. Ciekawe, czy mnie wpuszczą. Okej, to są boczne drzwi. Tam są główne i tam powinien być ich robot. Pogadamy z robotem, że... znaleźliśmy ich ziomka? Nie, nie ma robota. Są tylko drzwi. Też tylko zamknięte, tylko dla członków rodziny? Że co? Nie wiem, może... ponieważ nie odnaleźliśmy go przed... znalezieniem, przed rozmową z... ekipą... jakim było? No, przed walką Sandrali z Malta, ale kiedy uciekły ich dzieci, to już się nie liczy ta misja. Dobra, w takim razie uwaga. Teraz będzie złe, niedobre i ogólnie ciężkie, więc sobie zrobimy save'a i jedziemy. Czemu złe, niedobre? Ponieważ jak widzicie, tam jest rogaty ogar albinos. Dobra, wylurujemy najpierw jednego. Zwykłego. Tylko powinniśmy skasować bez problemu. Jeszcze Bastilla się podkręca strasznie, no. I teraz jedziemy. Wypadałoby odciążyć Bastillę jakoś, bo zaraz mi tu poumiera kobieta. O, już umarła. Wow, szybko. Kart. Naparzaj, żołnierzu, naparzaj. Ups. Dobra, albo wygra, albo przegra. Wiem, to było bardzo precyzyjne określenie, ale taka jest prawda. Ostatni hit. Zabijesz, albo umrzesz. O. Dobra. What? I'm here. Sure. Zabił. What can I do? Ready? Sure. A coś wpadło z albinosa, nie? Nic? Nul? Kajne? Okej. Okay. Trochę smutno, że tak się nawalczyliśmy, a tutaj nic nie bronili. Ale trudno, mamy skasowanego albinosa, który był ogólnie bossem wszystkich kartów. Więc jeszcze... kartów. Czemu ja zawsze mówię kartów, a nie katów? Więc jeszcze wywalimy zapis. Się wyleczmy. Wróćmy. No, jedna trudna bitwa. Za nami czas na drugą trudną bitwę. O, tam. Widzicie, to będzie rzeźnia. Dwóch Mandalorianinów i jeszcze masa dur... jakim tam było. No, tych typów. Mam pomysła.
Nie wiem, czy to mało, ale zawsze coś powinno nam pomóc. Dobra, kart walczek walczysz, a ja zasypię ich dalej granatami. Właśnie jedna plazmówka zawsze... Kurczę, kogo jeszcze tą plazmówkę? Bastila nam umarła. W tym momencie... O, plazmówka robi robotę. Dobra, kart awansował, więc jakby co będzie można go wyleczyć. Bo awansowanie podnosi na maksa zdrowie, moc i życie. I wygraliśmy to. I kolejne ekwipunki, szczątki, pojemniki. Minę. Jakoś nigdy nie odczuwam min. Do min trzeba by mieć kogoś, kto się potrafi skradać i je podkładać, ale zawsze je można sprzedać albo wykorzystać na Rancorna. No i rękawice siły. A tam jeszcze jest ostatni, to był Duros, bodajże wojownik Durosów. W takim razie po pierwsze i najważniejsze zapis. Po drugie i najważniejsze leczenie. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Teraz kart gratulujemy, awansowałeś umiejętności. No nie wiem, w sobie ci tu pójść. Może jakieś leczenie ran? A tutaj. Co by dać kartowi? A co mu zalecać? Jest strzał snajperski. Nie lubię strzału snajperskiego, szczerze mówiąc. W takim razie, jak nie strzał snajperski, to może... Walka dwiema brońmi powinna mu pomóc zawsze. Jeszcze raz zapis. Powrót... Nie, najpierw przeczytajmy dziennik. I dostaliśmy rękawice siły też swoją drogą. Nie, rękawice stabilizacyjne, a nie siły. Dobra, to nieważne, one są właściwie bezużyteczne. To dalej o tym Jargu, który zaginął i co, a nic poza tym? Okej. Okay. W takim razie wracamy na statek. 32 minuty? No dobra, jeszcze chwileczkę, no. Yes? Yes? Można tam sobie nieco pograć. Lurk Ark Sulas. Kukuno, no. Proszę bardzo. Ci gratulno da pograć. Ka ci kun i da donga. Sasha? Nie mam zielonego pojęcia. Takom dziusta. Są jakieś tutaj problemy z Mandalorianami? Kachikun idaho donga. Manaman atota! Haki dziukrata bola shui. Kachikun ida. Dobra, czy... W sumie to już tyle. Takom dziuz... Albo jeszcze jedno. Jikukun... Proszę bardzo, ble ble ble. Będę wpatrywał jej. Takom... A ja myślałem, że to mi da jako dziennik... Jaką misję do dziennika, o jeszcze Disra powinien ze mną pogadać jako, że jestem Jedi. Kujami dziuz cikata na patoga ja tong hajdłom dzici dżumplumpa. Dita poe tikitu, mucie się akwachat. Chciałbym cię zapytać o coś. Kachikun idaho donga, jikin... No, powiedziałem tylko o jaskiniach luz blues, o jaskiniach już wiedziałem. W końcu mam tutaj ten niebieski kryształ skądś. Chociaż powinienem mieć zielony jako negocjator Jedi. Już mogę pogadać z Yuhani jakoś, bo jak mówiłem, ona będzie w naszej drużynie. Nie, dalej nie mogę. A tutaj ktoś będzie ciekawy? Tutaj powinni się wynieść ci ludzie od Sandrala i od Maltale. Gości od Pazaka. Skrzynia chyba szpędzlowana, zresztą tak. Shen Maltale i Rashia Sandral. Cieszę się, że mogłem pomóc. When I first met Shen, I feared our forbidden love was doomed to a tragic end. Okay. Rahasia and I cannot thank you enough for what you've done for us. Now we will finally have a place to share.
Cieszę się, że mogłem się przydać. Rahasia and I can spend the rest. I wish you the best of luck, Shen. I hope you two find. Yes. Dobra, to jest kart. Nie chciałem w niego kliknąć, tylko chciałem zobaczyć skrzynek, ale skrzynkę, ale już w tej nie ma, w tej raczej też nic nie ma. No pewnie, pustka. W takim razie pogadajmy z Radą. Chyba z Radą będziemy mogli pogadać dopiero jak już załatwimy sprawę ruin. W takim razie, dobra, pójdźmy pogadać z kobietą od robota i jak już tak zrobiliśmy ciemne punkty mocy za to. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Kart. Gdzieś jest znowu szlaja. Kart? No. Leci. I to będzie ostatnia czynność w tym odcinku. How may I? Mine a plague. Live. Coś o garach kat mówiłeś? Recently, those is there. Dobra, a coś o Mandalorianinach? Go przewijam, bo tylko czekam, czy jakieś fajne informacje dostaniemy. O, Jon. Have you found the Mandalorian ring? Zabiłem kilku. Good. But now that you've killed some of them, they won't stop until you. Thank you. Okej, teraz mamy znaleźć herszcza Mandalorian, czyli ogólnie okrucieństwo i zło wrodzone. Czyli dla mnie żaden kłopot. My droid is still missing. Ogary go zniszczyły. My droid destroyed. Oj, to chyba było to złe. Nie, bo tak, to było to złe. Oj, kolejne złe punkty. Tatusia? Nie, tylko XP. No dobra, chociaż tyle, ale kurczę, 36 minut, tam plus minus kilka sekund na początek nagrania i na koniec nagrania, więc ja się będę z wami żegnał. Gdzie to mam 9? Ja się będę z wami żegnał, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Do usłyszenia już wkrótce, mówił mi Woli, kłaniam się nisko i no cóż, pa pa!